W dzisiejszym materiale dowiesz się, dlaczego uważam, że poziom tkanki tłuszczowej jest najważniejszym czynnikiem atrakcyjności, nad którym mamy kontrolę. Pokażę Ci m.in. jak na przełomie ostatnich lat zmieniała się moja sylwetka i jakie zauważyłem zmiany. Pamiętaj o subskrypcji kanału, jeśli chcesz więcej materiałów tego typu. Odpowiednia ilość tłuszczu w organizmie jest potrzebna do życia, tak samo jak odpowiednie proporcje wody, odpowiednie proporcje mięśni, ale zgodzimy się co do tego, że zbyt duża ilość tłuszczu wpływa na to, że wyglądamy źle. Coraz mniej atrakcyjna staje się nasza twarz, coraz mniej atrakcyjnie wygląda nasze ciało, szczególnie jeśli rośnie brzuch i tak dalej, więc to już przestaje wyglądać dobrze i atrakcyjnie. Dlatego wydaje mi się, że poziom tkanki tłuszczowej w organizmie jest najważniejszym czynnikiem ludzkiej atrakcyjności, nad którym mamy kontrolę, ponieważ przy odpowiedniej pracy możemy manipulować poziomem tłuszczu w organizmie, zmieniać ten poziom, te proporcje, i będziemy dzięki temu wyglądali lepiej. To oczywiście nie jest tak proste jak na przykład pójście do galerii handlowej i kupienie paru dobrych koszul, dobrych spodni, żeby wtedy automatycznie wyglądali schludniej, lepiej, będziemy lepiej ubrani. To nie jest takie proste, ponieważ utrzymywanie niskiego poziomu tłuszczu w organizmie jest dosyć trudnym procesem, niełatwym, wymagającym bardzo dużych poświęceń, szczególnie jeśli chodzi o treningi i dietę. Dopuszczalna norma poziomu tłuszczu w organizmie w przypadku mężczyzn, i mam tutaj na myśli osoby, które nie są sportowcami, zawodowcami, wynosi około 10-20%. To jest taki przedział, o którym mówimy, jest ok. W przypadku kobiet jest to 18-28% tkanki tłuszczowej w organizmie. To są takie przedziały, gdzie mówimy, że jest ok, jest w normie. Ja idę o krok dalej i uważam, że najlepiej celować w ten dolny pułap, w tą dolną część tej granicy, a więc w przypadku mężczyzn będzie to 10%, a w przypadku kobiet 18%. Wtedy uważam, że nasze ciało wygląda najlepiej, wtedy najlepiej wygląda nasza twarz i wtedy wyglądamy najbardziej atrakcyjnie też dla płci przeciwnej. Na samym początku, jeśli chcemy w ogóle odnaleźć się jakoś w temacie poziomu tłuszczu w organizmie, powinniśmy zorientować się, jaki jest poziom naszego organizmu, ile tłuszczu znajduje się procentowo w naszym organizmie. No i aby to zrobić, mamy kilka możliwości. Albo możemy skorzystać z takiego profesjonalnego pomiaru, takiego badania, które nam pokaże, ile mamy procent tłuszczu w organizmie, albo możemy skorzystać z takich bardziej domowych sposobów. Zgaduję, że w danej chwili wiele osób nie będzie mogło skorzystać z takiego profesjonalnego badania, z profesjonalnych pomiarów, więc skupmy się na tych domowych sposobach. Pierwsza metoda to jest taka metoda pomiaru lustra, gdzie stajemy przed lustrem bez koszulki oczywiście, odpalamy smartfona z tym oto zdjęciem poglądowym innych sylwetek, pod którymi mamy rozpisane dane wartości procentowe tłuszczu, no i wtedy możemy sprawdzić, ile mniej więcej mamy tłuszczu, przyrównując naszą sylwetkę do tych, które widzimy. Jest to trochę taka metoda mało miarodajna, ponieważ mierzymy bardzo na oko. Wiesz, co nam się wydaje, a tutaj może być różnie. Możemy specjalnie przypasowywać naszą sylwetkę do określonych granic poziomu tłuszczu, żeby nie spojrzeć prawdzie w oczy i nie sprawdzić, ile naprawdę ta sylwetka tego tłuszczu ma. Druga metoda jest nieco inna. Tutaj mamy bardziej już miarodajny sposób, więcej matematyki, a więc potrzebujemy po prostu zmierzyć fałd skórny, fałd tłuszczu, który mamy na brzuchu. Najczęściej takich pomiarów dokonuje się gdzieś w okolicy pępka na wysokości kości biodrowej. Mniej więcej tam w tym rejonie, tak jak tutaj widzisz, tam łapiemy sobie fałd tłuszczu. Łapiemy takiego momentu, gdzie nie ściskamy zbyt mocno. Powinniśmy odczuć lekkie szczypnięcie pod skórą i to jest moment, kiedy powinniśmy już dokonać pomiaru tego fałdu skórnego. I takiego pomiaru dokonujemy 3 razy, aby mieć mniej więcej jakiś uśredniony wynik, ponieważ nie jest to też jakiś super sposób, szczególnie jeśli nie masz fałdomierza i mierzysz odległość między palcem wskazującym a kciukiem. Jeśli mierzysz tą odległość centymetrem, nie masz fałdomierza, no to wtedy też trzeba liczyć się z tym, że to może być mało miarodajne, dlatego dokonujemy 3 pomiarów. Po czym wchodzimy na ten kalkulator, który widzisz w opisie filmu, jest link, i wklejamy swoje dane i wyliczy nam całą zawartość tłuszczu procentową w naszym organizmie ten kalkulator. Jeśli wolisz samemu wyliczyć, bo jesteś bardzo zapalonym matematykiem, to wtedy możesz wejść sobie, sprawdzić ten wzór na przykład i wyliczyć na podstawie tego wzoru swoje wartości. Oto jak przedstawiają się moje efekty, kiedy miałem bardzo niski poziom tkanki tłuszczowej,
gdzie miałem praktycznie poniżej 10%, to było dawno temu, to był 2011 rok. Widzisz na tym zdjęciu, jak to wygląda, szczególnie mam tutaj na myśli, żebyś sobie zobaczył, jak wygląda twarz, kiedy mamy bardzo niski poziom tkanki tłuszczowej w organizmie, już poniżej 10%, to już naprawdę wygląda wtedy inaczej. Oczywiście to nie jest reguła, że każdy będzie miał dołki w policzkach, że każdy będzie miał odsłonięte kości policzkowe, bo każdy ma inną genetykę, każdy z nas wygląda inaczej. To musisz sam sprawdzić i zorientować się, jak ty będziesz wyglądał, kiedy zredukujesz ten tłuszcz bardzo nisko. Jak widzisz tutaj, szczególnie co rzuca się w oczy, to właśnie dołki w policzkach, takie zarysowane dosyć dołki, delikatne wcięcia, więc to jest dosyć takie, myślę, na pierwszy rzut oka zauważalne, jeśli porównasz te dwa zdjęcia. Na tym drugim zdjęciu jest około 16-17% tkanki tłuszczowej i już nie ma żadnych pozostałości, jeśli chodzi o te policzki, które są delikatnie zapadnięte. Natomiast mówię o tym, ponieważ wiele osób zastanawia się, jak sprawić, żeby właśnie mieć dołki w policzkach, jak uwydatnić bardziej swoją szczękę, żeby policzki nie były takie pucułowate. I to jest właśnie na to rozwiązanie. Trzeba mieć po prostu bardzo niski poziom tkanki tłuszczowej w organizmie. Zobacz sobie skoczków narciarskich, jak wyglądają. Wiele skoczków narciarskich właśnie ma zapadnięte policzki, ponieważ oni oscylują już bardzo przy bardzo niskiej wadze, przy bardzo niskim poziomie tłuszczu. Każdy dodatkowy procent tłuszczu w ich organizmie sprawia, że te wyniki na skoczni będą się pogarszać. Więc tam liczy się każdy detal, każdy szczegół, jeśli chodzi o tego typu sprawy. Poniżej możesz też zobaczyć moje efekty z przełomu ostatnich lat, 2014-2018, jak wyglądała moja sylwetka. Są tutaj takie efekty, jak widzisz na zdjęciach. Jest to już dosyć fajny poziom tkanki tłuszczowej, ale to jeszcze też nie jest tak niski, jak się może wydawać. Dużo też daje tutaj oczywiście światło odpowiednie. Co prawda tam mięśnie brzucha już są widoczne, natomiast trzeba przyznać, że jest tam jeszcze trochę tego tłuszczu do zredukowania. To jeszcze można było się troszeczkę bardziej wysilić, jeszcze trochę bardziej poświęcić na koniec i efekty byłyby lepsze. Tam jest taki mniej więcej etap, gdzie widzisz, po mojej twarzy już nie ma też tego efektu wcięć na twarzy i tak dalej, ponieważ to jeszcze nie jest ten etap, gdzie miałem na zdjęciu tej niebieskiej koszuli. Kolejna rzecz, którą chcę się podzielić, takie efekty, które dosyć sprawiają duże wrażenie, jak dla mnie, to zdjęcia przed i po wojnie niektórych żołnierzy, szczególnie te zdjęcie, które teraz widzisz, robi naprawdę dużą różnicę. To jest pierwsze zdjęcie po lewej jest przed wojną, a te po prawej po wojnie. No i widzisz tutaj dużą różnicę, przynajmniej ja to widzę. Zobacz na właśnie poliki, zobacz na wcięcia w polikach, jak ogromna jest tutaj zmiana, a jakie zaszły tutaj zmiany. I to jest spowodowane niczym innym, jak właśnie utratą masy ciała i przy tym utratą tłuszczu. Dzięki temu właśnie ten żołnierz ma tak wyglądającą twarz i tak bardzo się ona zmieniła na przełomie właśnie lat walki na froncie. Kolejne zdjęcie to także, nie ma już tutaj takiego efektu jak przy tym pierwszym, które pokazałem, ale też widać tutaj dosyć duży zarys zmian. Widać, że te pierwsze zdjęcie to jednak jest jeszcze tego tłuszczu sporu tego pana, a już po wojnie jest ta twarz inna, jest zmieniona. Tego tłuszczu już nie ma tak dużo, ta twarz nie jest taka pucułowata. Kolejna rzecz, takie zdjęcia już z internetu typowe, które możesz zobaczyć właśnie teraz. Na przykład te zdjęcie robi dla mnie ogromne już wrażenie, jak całkowicie zmienił się właściwie człowiek. Jest to ktoś praktycznie już nie do poznania, jest to niesamowita transformacja, która pokazuje, że jeśli ktoś naprawdę ma za dużo wagi, jeśli waży naprawdę za dużo i tego tłuszczu jest zbyt dużo w organizmie, to możemy zrobić kosmiczną transformację tak naprawdę i będziemy nie do poznania. Ja to widzę na przełomie lat, widzę to po znajomych, widzę to po osobach, które kiedyś widziałem, spotkałem za kilka lat i dopiero w tym czasie one bardzo schudły, zaczęły uprawiać sport, stosować dietę, to jest naprawdę szokująca zmiana, kiedy spotykasz takie osoby po dłuższym czasie i ten skok atrakcyjności jest, tutaj nie ma dyskusji, to jest ogromny skok atrakcyjności. Kolejna rzecz, tworzy się też podwójny podbródek, kiedy mamy więcej tłuszczu. Wiele osób z tym próbuje walczyć, dlaczego mam podwójny podbródek, jak to się dzieje. No właśnie dlatego, że tego tłuszczu jest zbyt dużo. Jeśli tego tłuszczu jest zbyt dużo, to zaczynam się tworzyć podwójny podbródek. Tego tłuszczu jest dużo już nie tylko na brzuchu, na rękach. Tłuszcz zbiera się na całym ciele, nie ma jakiegoś jednego miejsca, w którym się zbiera. Zbiera się na całym ciele i również na twarzy i tworzy się podwójny podbródek. I nie muszę mówić, jak nieatrakcyjne to jest, szczególnie dla młodych osób, dlatego naprawdę warto nad sobą pracować i nie dopuszczać do czegoś takiego.
publikacji Atrakcyjność twarzy Krzysztof Kościński pisze: wygląd twarzy uwarunkowany jest też rozwojem podskórnej tkanki tłuszczowej. Badacze ustalili, że za najatrakcyjniejsze, a także najzdrowsze są uważane twarze mężczyzn i kobiet o przeciętnym otłuszczeniu. Twarze sugerujące swym wyglądem wychudzenie osoby lub nadwagę są więc postrzegane jako mniej zdrowe i atrakcyjne. I to by się zgadzało po części z tym, co powiedziałem już wcześniej w tym materiale, ponieważ 10% tkanki tłuszczowej w przypadku mężczyzn, którzy nie są sportowcami i zawodowcami, nie oznacza wcale wychudzenia czy też bardzo niskiej wagi, niedowagi. Oznacza to taki naprawdę optymalny poziom w granicach normy, także tutaj jak najbardziej się to wszystko zgadza. I już te niższe wartości, właśnie niedowagę sugerujące, czyli na przykład 7%, 6%, niekoniecznie mogą już wpływać na to, że jeszcze bardziej się ta atrakcyjność poprawi, tylko będzie to już działało wtedy na niekorzyść danego człowieka. Będziemy wyglądali za staro, będziemy wyglądali już na niedożywionych i to wcale nie będzie wyglądało atrakcyjnie. Jeśli chodzi o idealne proporcje, to wydaje się, że mężczyzna powinien być umięśniony, ale mieć właśnie niski poziom tkanki tłuszczowej. I tak też podobne wnioski mniej więcej płyną z badań The Influence of Body Composition Effects on Male Facial Masculinity and Attractiveness. Naukowcy doszli do następujących konkluzji. Podsumowując, wykazaliśmy wyraźny wpływ, jaki na atrakcyjność mężczyzn ma korelacja twarzy z masą tłuszczową i mięśniową. Kobiety mają większy pociąg do męskich twarzy z masą mięśniową, a nie dużą masą tłuszczową. Kobiety preferują bardziej męskie kształty i niską zawartość tłuszczu na męskiej twarzy, jeśli chodzi o poszukiwanie partnera do krótkoterminowej relacji. Inaczej sprawa wygląda w przypadku poszukiwania partnera do długoterminowego związku. Wskaźnik masy ciała BMI i jego korelaty twarzy wpływają na szereg percepcji, w tym na męskość i atrakcyjność. BMI łączy tkankę tłuszczową i mięśnie, które są dymorficzne płciowo, ponieważ mężczyźni mają zwykle więcej mięśni, ale mniej tłuszczu niż kobiety. W związku z tym zbadaliśmy wpływ korelatów twarzy w składzie ciała, czyli masa tłuszczowa, masa mięśniowa, na postrzeganie męskości na podstawie męskich twarzy. Stwierdzono, że kobiety preferują bardziej męsko wyglądających mężczyzn, gdy rozważają związki krótkoterminowe w porównaniu ze związkami długoterminowymi. Więc kończąc już dzisiejszy materiał, możemy wysnuć takie wnioski, że poziom tkanki tłuszczowej faktycznie ma znaczenie dla kobiet, ma znaczenie dla mężczyzn i jest bardzo ważnym czynnikiem atrakcyjności, nad którym co najważniejsze mamy kontrolę. I teraz chciałem też zaznaczyć, że o tym się tak fajnie mówi, o tym się łatwo mówi, tak, zejdź do 10%, tam zredukuj sobie wagę, ale wykonanie tego faktycznie w praktyce to nie jest wcale takie proste, zajmuje to dużo czasu, jeśli oczywiście zaczynamy z jakiegoś wyższego pułapu poziomu tłuszczu w organizmie, więc musimy więcej na to czasu poświęcić. Wymaga to też bardzo intensywnych treningów, które nieraz mamy ochotę sobie darować po prostu i to jest coś, co mówię na podstawie swoich doświadczeń, ponieważ są to naprawdę intensywne treningi i naprawdę dają w kość bardzo mocno. No i trzeba też trzymać tak zwaną miskę, trzeba też dobrze się odżywiać, zwracać uwagę na to, co się je. Jeśli chodzi o te zdjęcia, które pokazałem, te, gdzie mam takie, a nie inne efekty, te efekty osiągnąłem, ponieważ zwracałem uwagę na to, co jem, poświęcałem dużo uwagi właśnie temu, co jem, zwracałem uwagę, żeby nie kupować rzeczy, które mają bardzo dużo pustych kalorii, zamieniałem je na coś bardziej optymalnego, zdrowszego, no i dzięki temu doszedłem do takich wyników i myślę, że byłem wtedy dosyć z tego zadowolony. Jeśli chcesz wiedzieć, jak osiągnąłem takie efekty, jak na tych zdjęciach, jak doszedłem do takich wyników, to zasubskrybuj mój kanał i na kolejny milestone, na 3000 subskrypcji nagram właśnie taki materiał, gdzie pokażę, jak ćwiczę, jak to robię, aby właśnie zejść jak najniżej z tą tkanką tłuszczową i osiągam właśnie takie efekty, gdzie już ten sześciopak jest dobrze widoczny i zmieniają się także rysy twarzy, więc pamiętaj o zostawieniu subskrypcji. Pamiętaj też na zakończenie, żeby się nie sugerować tak schematycznie tym, co powiedziałem, że 10% to jest dobry wynik i trzeba zejść do 10% i trzeba to wyliczyć dosłownie co do J. To jest tylko jakiś tam pułap, to jest jakaś granica, jakiś schemat, ale każdy organizm jest inny, każdy organizm będzie inaczej wyglądał, reagował. Więc najważniejsze jest to, co widzisz w lustrze i to lustro powinno być twoim takim najważniejszym punktem odniesienia. Co dla mnie jest fajnym wynikiem, bo mam 10%, dla ciebie może być niekoniecznie czymś, co cię zadowala. Więc pamiętaj o tym, bo to jest niezwykle istotne. I to wszystko, co chciałem dziś powiedzieć w temacie właśnie tkanki tłuszczowej. Zastanawiam się, co ty myślisz o tym, więc możesz też powiedzieć, wyrazić swoją opinię w komentarzu, napisać jakieś efekty, wejść na moją grupę na FB,
i pogadać na ten temat. Jestem otwarty, ten temat mnie dosyć bardzo, bardzo ciekawi, fascynuje, więc zachęcam do dyskusji. Pamiętaj o subskrypcji mojego kanału. Do zobaczenia. Trzymaj się. Yo.